Hej moi drodzy, witam was serdecznie, z tej strony Shira, witam was w kolejnym odcinku z Katie Rain. Kochani, kontynuujemy. Już dzisiaj, jak słyszycie, dźwięk powinien być przynajmniej normalny, nie tak jak wczoraj na odcinku z Moonlightera. No i co my dzisiaj, kochani, sobie dzisiaj tutaj porobimy? Tak, powtarzam się jak nie wiem. No ale, jak zwykle, nagrywam to z samego rana, przed, w sumie w dniu premiery tego odcinka, więc jak zwykle zaspany. Jak zwykle wymęczony późnym siedzeniem, ale to mniejsza. Ostatnio skończyliśmy bodajże na tym, że mieliśmy porozmawiać z Nathanem. Nathanem, który jest w tej chwili najprawdopodobniej w domku na drzewie. Mieliśmy te karteczki, rysunki i tym podobne, które ostatnio sobie patrzyliśmy. I widać było na nich, jak ta dziewczynka się zmieniała. Jezu, Lily Meyers, dobrze pamiętam. Tak więc, kochani, kontynuujmy. Nathan, jesteś tam? Odejdź. Zakaz wstępu dla dziewczyn. Cóż, świetnie poszło. Dobra, czyli tak, nie pogadamy sobie z nim w ten sposób. Co my możemy tutaj wymyśleć? Czekajcie, może rysunek mu pokażmy. Wiem, co się stało tobie i Lily. Nie. Tak, wiem. Na początku. Dobre czasy. Utonięcie wściekłe Lily, straszne obrazy. Na początku były dobre czasy. Byliście z siostrą szczęśliwi i beztroscy. Oboje lubiliście rysować. Wtedy, pewnego dnia, zauważyliście przydymione światła. Spotkałeś w lesie dziwne latające światła. Potem Lily zaczęła się dziwnie zachowywać, zaczęła rysować straszne obrazy. Lily zaczęła malować straszne rzeczy. A następnie bardzo się na ciebie wściekała, była dla ciebie niemiła. Lily stała się zła. Chciała, żebyś coś zrobił. Na końcu utonęła. Stało się coś strasznego i Lily utonęła w jeziorze. Miałem pomarszczone palce. Tak? Ledwo cię tu słyszę, Nathan. Możesz zejść na dół? Dobrze. Lily była wtedy zła. Zła i smutna, ale bardziej zła. Zła na ciebie? Zła na wszystkich. Mama spała, tata też. Okej, co się stało później? Lily chciała iść nad jezioro. Powiedziała, żebym ją przytrzymał przez chwilę pod wodą. Powiedziała, że muszę. Namalowała to, a wszystko, co namalowała, miało się spełnić. Nie chciałem, ale Lily powiedziała, że jak tego nie zrobię, to powie mamie, że jestem niedobry. Ale Czerwony Pan mówi, że to był wypadek i Lily jest teraz w lepszym miejscu. Wszystko w porządku, Nathan. Lily była chora. To nie jest niczyja wina. Kiedy spotkałeś Czerwonego Pana po raz pierwszy? Nie wiem. Widzę go czasem w lesie. On i Lily zawsze się kłócili. Naprawdę? O co? Chciał, żeby Lily przełknęła swoją pigułkę. Jaką pigułkę? Tabletki, które sprawiały, że była mniej smutna i zła? Nie wiem. Po prostu pigułkę. Ale wiesz co? Wszystko jest dobrze. Dalej z nią cały czas rozmawiam. Rozmawiasz z Lily? A ona odpowiada? Tak. Zaprowadź mnie do niej, Nathan. Zaprowadź mnie do Lily. Okej. No to się dzieje coraz dziwniej. To na co czekamy? Są blisko. Widzisz? Cholera,
Musisz od nich uciekać, Nathan. Są niebezpieczne. Nie, są milusie. What the fuck? Biedna uzdrowicielka, marny jej koniec. To, co ujrzała, nie mieści się w głowie. Tonąc w jeziorze, do Boga wołała. Wierzgając się i wijąc, ostatni dech łapała. Lecz wszystko na marne, głos w toni przepadł. Był to łamiący serce absurd teatr. Mogłaś po prostu bić brawo, wiesz? Zero uznania dla sztuki scenicznych. No już, już. Nie przesadzajmy. Czy te wszystkie sekrety piętrzące się za twoją twarzą? Czy to te wszystkie sekrety? Bez pracy nie ma kołaczy. Przynajmniej do twarzy ci w tym kolorze. No cóż, to zawsze przyjemność, Bill. Chryste! To chudeczka, już ich nie ma. Wiesz co, Cathy? Co? Jestem głodny. Dobrze, Nathan. Odstawmy cię do domu. No to serio. Dziwnie się robi. Biedak. Raczej nic z tego nie rozumie. Powinnam zaznaczyć na mapie miejsce, do którego mnie zaprowadził. Jezioro Conwell. Dwa punkty mogą stworzyć linię, ale to jeszcze nie odpowiedni kształt. O, co powiedział mężczyzna w czerwieni? Sekrety piętrzą się za twoją twarzą. Mapa. Za twoją twarzą. Jezioro, miasto, baza lotnicza. Mi tu bardziej pasuje, że to szczyt, rezerwat przywody, jezioro i szczyt i centrum będzie gdzieś w lesie. Rzucający się w oczy klif blisko autostrady. To chyba najbardziej popularne miejsce turystyczne. O. No dobra. Sekrety piętrzą się za twoją twarzą. Czekajcie, nie możemy na pewno do gór skalistych, więc co my tu w sumie mamy? Mamy cmentarz, mamy chatkę nad jeziorem i kościół. Wydaje mi się, że rezydencja Reinów oraz komisariat nam odpada w tej chwili. Chyba, że... Jakbyśmy polecieli na komisariat... Albo nie, dobra, chodźmy najpierw kościół zwiedźmy. Szukajmy go na maksa. I dopiero potem pójdziemy na komisariat. Przyjrzyjmy wszystko, co jest tutaj dostępne, bo wątpię, żeby kościół był tak po prostu sobie dostępny, jak nie byłoby tu nic do zrobienia, no bo nie mamy tutaj nic do zrobienia, oszukujmy się. To ołtarz, miejsce, na którym składali ofiary z kóz, dzieci i inne pierdoły. Witraż. Robi wrażenie. Nie ma wątpliwości, że to te przymglone światło ze zdjęcia. Tu już nic nie ma. Biblię? O, tego nie widziałem. Tego nie widziałem. Nie powinnam. Mogą się spalić. Oj, Katie. Ty i te twoje. Różne rzeczy. Nadal możemy wejść do zakrystii. Dobra, może coś tutaj. Jeszcze raz komodę przeszukajmy. Mała szafka z zamkiem. Zamknięta. Czy my nie mam żadnego klucza? Niezły pomysł, ale to niezwykły zamek bębenkowy. Nic, zero, nie ma nic. Nie ma nic. Zdjęcie. Ojciec Bill z dwoma chłopcami. To pewnie Izaak i jego brat. Już czytaliśmy chyba nawet. Przejrzyjmy wszystko tak na szybko. Tutaj już sprawdzałem. Krzyż. Witraż.
Już sprawdzałam. Biurko sprawdzone, kalendarz. Nic szczególnego, dobra. Portret. O! Ukryty safe. O kurde, no wiedziałem, że coś tutaj jest jeszcze do zrobienia. Jest też wiersz napisany przez ojca Billa. Przepisałem go do notatnika. Kod do sejfu musi być ukryty gdzieś w tym wierszu. Ojciec Bill wspomina o żonie i dzieciach. Może ma to jakiś związek z jego rodziną. W samym sercu znak pana leży. Bezgłowie? W samym sercu znak... A, znaku, przepraszam. Pana leży bezgłowie. Nade mną jest tma wybrana. U stóp mych synowie. Ujrzałem trzy świty. Poczułem ich żar. Nie z wnętrza powity, lecz blisko ich dar. Na zachód od wschodu każdej duszy dotknąłem, od wieków do epizodu i w całość się spiąłem. Tutaj na pewno jest jakieś ukryte znaczenie, ale brakuje mi czegoś, co nadałoby temu sens. Ja chyba wiem, co tu trzeba zrobić. Jedyne, co wiemy o rodzinie tak naprawdę tego księdza, to jest jedno miejsce, oprócz kościoła. Czy w kościele w sumie o rodzinie nic nie mamy, ale jest jedno miejsce, gdzie w teorii moglibyśmy znaleźć jakieś poszlaki. A wiecie, jakie to miejsce? Cmentarz. Miałem jechać na komisariat. Ale za bardzo mnie w sumie ten cmentarz zaintrygował. No bo tutaj mamy tego Price'a, nie? To mauzoleum Price. Wydaje mi się, że to tutaj właśnie będzie odpowiedź na zagadkę. Ale, czy to prawda? Czy to prawda, że znajdziemy tu odpowiedź na zagadkę? Dobra. W tym tekście członkowie rodziny ojca Billa są punktami odniesienia. No właśnie, o tym pomyślałem. A może odnosi się do położenia grobów? Skopiowałem położenie grobów do notatnika, zaraz obok wiersza. O, to bardzo nam ułatwi. Notatnik. Kościół Świętej Trójcy. Ej. Gdzie to jest? Szkic grobowca. Te informacje powinny jakoś łączyć się z wierszem. Dobra. W samym sercu znaku Pana leży me bezgłowie. W samym sercu znaku Pana leży me bezgłowie. Nade mną jest wybrana u stóp mych synowie. W samym sercu znaku Pana leży me bezgłowie. Joshua, Isaac, Arthur, Barbara, Ernest, bla 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 bla. Henrietta... Czekajcie, ja muszę sobie ogarnąć to. William Thomas Price, urodzony 13 lutego. Dobra, ojciec Bill we własnej osobie. Henrietta, zmarła 4 maja, żona ojca Billa. Rozumiem, dobra. Już wiem, czego szukamy. Czyli tak, to jest ojciec Bill. W samym sercu znaku Pana leży me bezgłowie. Czyli tu jest jego głowa. Nade mną jest ma wybrana. U stóp mych synowie. Czyli to jest, dotyczy się tego rządku. Ujrzałem trzy świty, poczułem ich żar. Nie z wnętrza powity, lecz blisko ich dar. Na zachód od wschodu każdej duszy dotknąłem. Na zachód od wschodu. Od wieków do epizodu i w całość się spiąłem. No nie wiem, tak. Nie rozumiem trochę.
W samym sercu znaku pana leżymy we zgłowie. Środek, powyżej, poniżej, czy on się odnosi od jakiegoś konkretnego kształtu? W samym sercu znaku pana leżymy we zgłowie. Ujrzałem trzy świty. Poczułem ich żar. Nie z wnętrza powity, lecz blisko ich dar. A kim są ci na górze? Ernest Price. Agatha Price. Barbara Price. I Arthur Price. Ale co tu może być nie tak? Nie rozumiem tego powiązania tutaj, tak szczerze powiedziawszy. Co my tutaj możemy odkryć? To mnie bardzo interesuje. Szczerze powiedziawszy. Oj, przepraszam. Przypadkowo. Czekajcie, może coś z tym boskim znakiem. Na pewno muszą być połączone te osoby. Ujrzałem trzy świty. Trzy świty. Ej, a w sumie... Przecież to jest kościół. Jeżeli to jest kościół i jesteśmy odkręceni o... tak jakby na bok, no. O 90 stopni. Poleżymy. Czy tam jest krzyż? Bo leży w centrum Pana, jeżeli tu jest Jezus przybity do krzyża. Zobaczmy. Oczywiście, znak Pana. Niektóre nagrobki mogą tworzyć kształt krzyża. Kurde. Ale to... Ja bardziej bym... Ale nie. Mniejsza. Trochę fart. Teraz muszę się dowiedzieć, które daty są ważne. No i teraz się zrobi troszeczkę gorzej. Ujrzałem trzy świty, poczułem ich żar. Nie z wnętrza powity, lecz blisko ich dar. Trzy świty. To wygląda jak słońce w sumie. Trzy świty, trzy narodziny. Które on narodziny mógł ujrzeć? Skoro zmarł 5.09. Osiemdziesiąty trzeci. Nie z wnętrza powity. Jeżeli świty mógł zobaczyć, to na pewno Henrietty. To jest 99. To jest 300. Nie, to nie mógł zobaczyć trzech świtów. Bo to jest 99, ale nie tego roku, to jest 899. Tak mi się przynajmniej wydaje. A zmarła 79. Poczułem ich żar. No to nie, to w takim razie tego nie mógł. Teoretycznie żonę mógł. Joshua mógł i Izaka mógł. Trzy świty powinny być trzema datami narodzin, ale nie jestem pewna, czy te są właściwe. Tak? O, to musi być to. Trzy świty oznaczają daty narodzin, które znajdują się w pobliżu grobu ojca Billa. Trochę nielogiczne. W sumie znów fart.
Jestem już blisko, teraz muszę jeszcze bardziej zawęzić wybór i zobaczyć, co zostało. Na zachód od wschodu, każdej duszy dotknąłem, od wieków do epizodu i w całość się spiąłem. O. 33, 99, 61? A może... To, to i to. Też nie to? Na zachód od wschodu. Ty durniu. Od wieków do epizodu. Rok, miesiąc, dzień. To musi być to. 61, 11, 22. Ale, no dobra, to ostatnie jeszcze było jakieś logiczne, ale te dwa pierwsze to powiem szczerze na farcie zrobiłem. To zrobiłem na farcie. Dobra, spierdzielamy stąd, bo już mam dość tych zagadek logicznych. Przynajmniej tego typu. Przynajmniej tego typu. No co, idziemy teraz do sejfu. Wyciągamy to, co jest w sejfie. I daj, zobaczymy, co będzie się działo. Kościół. No, szybciorka, kościół. Dobra. Mamy save. O Jezu. 6, 1. 1, 1, 2, 2. Ale jestem bystry. Jak woda w klozecie. Tutaj znalazłem tekst i taśmę. Jaką taśmę i jaki tekst? Święty tekst. Uzdrowienie. Uzdrowienie to święta podróż pokutna, jedyny sposób na prawdziwe zbawienie. Człowiek w szkarłacie znajduje duszę w imieniu Boga. Niespętany, czasem prowadzi je i obdarza mądrością. Daje im sny i wizje, przygotowuje je na uzdrowienie. Żyjący uzdrowiciele muszą wówczas zejść schodami osądu. Każdy stopień odzwierciedla cząstkę ich duszy. Wtedy muszą zmierzyć się ze swym mrocznym odbiciem, które będzie się im sprzeciwiać na każdym kroku. Na koniec uzdrowiciel będzie musiał wykonać trzy sakramenty święte. By ktoś został uzdrowiony, muszą zostać przeprowadzone trzy sakramenty święte. Odkupienie matki, rozgrzeszenie ojca i skrucha dla syna. Bóg spojrzy wtedy na uzdrowiciela, ważąc jego serce. Godni zostaną oczyszczeni z grzechu i dopuszczeni do boskiej łaski. Serca potępionych zostaną pożarte przez niewolników. No kurde. Człowiek w szkarłacie. Już nie mężczyzna w czerwieni, tylko człowiek w szkarłacie. Dobre. Dyktafon. Bierzemy tą kasetkę. Przewijamy. Odtwarzamy. Mówi William T. Price. Wizje związane z moimi synami martwią mnie. Widziałem, jak niszczy ich duma, jak odwracają się od fundamentów naszej wiary. Widziałem wielkie grzechy, bezbożne akty zastraszania i przemocy. Widziałem obcych sprowadzanych na świętą ziemię bez czci i rytuału. To rzeczywiście mroczne czasy. Modlę się, by nigdy nie nadeszły, inaczej matusza będzie łkać krwawymi łzami. Uzdrowienie to nie tylko dar. To święty obowiązek. Musi mieć początek w sercu prawdziwego wiernego. Kogoś, kto pragnie zmiany, a także jest oddany i wytrwały, by ją osiągnąć. Nie powinniśmy zapominać, że w swej wielkiej mądrości Pan wybrał swego anioła, bezimiennego człowieka w szkarłacie, jako strażnika Sancta Sanctorum. Tylko on jest gotowy zrozumieć walkę zagubionych, tych złamanych i tych dręczonych poczuciem winy. Bądź wdzięczny za jego ofiarę. Jego istnienie jest potulną służbą. Nieposiadanie imienia jest jak nieposiadanie integralnej duszy. Teraz przemówię bezpośrednio do uzdrowiciela, tego pełnego pasji i nieugięcie dążącego do celu. Błagam cię, uzdrowicielu.
Ufaj swemu porywczemu sercu i osal nas przed ciemnością. Niech Bóg będzie z tobą. Ojeju, ojciec Bill był stuknięty, ale miał rację, że obawiał się o Isaaca. To co, teraz na komisariat. Idziemy porozmawiać z Isaaciem. Zobaczymy, co ma do powiedzenia Isaac. Na razie nie dowiedzieliśmy się o kolejnym miejscu, nic a nic. No już chodzimy jak do siebie. Ojcze Billu. Najpierw tekst. Isaac, zobacz, co znalazłem w kościele. I co, przyszłaś się chełpić? Widzę, że kradzież to nowa pozycja na twojej liście grzechów. Przysięgam, chcę tylko zrozumieć. Co to wszystko znaczy? Czym jest uzdrowiciel? Czy uzdrowienie, przepraszam. Ani przez sekundę nie uwierzyłem w twoją szczerość. Koniec rozmowy. Strasznie cię jąkam. Wiecie, ja mam ogólnie problemy z dykcją. No i tak czasem mam. Że się gubię na trudniejszych tekstach. Posłuchaj tego, Isaac. Już to czytaliśmy. Ciekawy napije. Co to ma być? Nie chcę mi się tego czytać zaraz. Od nowa. Mam nadzieję, że da się to przyspieszyć. Dobra, da się przyspieszyć. Szkoda, że na następnym tekście. Nie wierzę w to. Ojciec to przewidział. Boże, czyżbym zbłądził w swojej wierze? Jeszcze nie jest za późno, Isaac. Spotkałem człowieka w szkarłacie. Jesteśmy po tej samej stronie. Bluźnierstwo. Nikt nie spotkał apostaty od śmierci ojca. Przez lata modliłem się o jego powrót. Przeszedłem świętą ścieżkę. Byłem na wzgórzu, gdzie święte światło po raz pierwszy zaszczyciły ojca swoją obecnością. Jednak unikają mnie, tak jak i człowiek w szkarłacie. Moja wiara nigdy się nie złamała, ale z powodu jego nieobecności nie miałem wyboru. Musiałem sam wykonać jego boską pracę. Naprawdę wierzysz, że kontynuujesz dzieło człowieka w szkarłacie? Nie myśl sobie, że nie słyszę drwiny w twoim głosie. Koniec rozmowy. No, ojciec Bill widział światło na klifie. Mówił o Parowan's Peak. To jedyny prawdziwy szczyt klifu w okolicy, więc to bardzo możliwe. Na razie zaznaczę lokalizację na mapie i zobaczę, czy powstanie z tego jakiś wzór. Oczywiście trójkąt bermudzki. Zaraz. To trójkąt. Światła od początku to sugerowały. No właśnie. Czyli tutaj. A to jest środek. Tutaj znajdę odpowiedzi. No to lecimy. Dobra. Lecimy. Szybciutko lecimy. Może jeszcze nawet coś ogarniemy. Ojcze. Opuściłeś mnie? Odpokutuję za grzechy. Przyrzekam. Boże. Bądź dla mnie łaskaw. Zostawi sobie kij w tyłek? A nie, czekaj, już go ma. Więc w sumie dużo by to nie zmieniło. Tylko miejsca trochę mniej. Las Conwell. Lecimy. Lecimy. Wszystkie te drzewa wyglądają tak samo. Trudno znaleźć konkretny punkt na mapie, jednak powinnam być blisko. Cóż tu jest? Północ, wschód, południe. O, nic nie ma. Zachód, wschód. To jest łamigłówka.
Czekajcie, czekajcie. Pamiętam, że w którymś nagrań było powiedziane, że jest chłodniej w danych miejscach. Jest chłodniej. Ja wiem, co my musimy zrobić. My bez tego sobie nie poradzimy w tej zagadce. Co do? Jak się tu wróciłam? Chyba chodzę w kółko. No właśnie. Jest jedno miejsce, które nam umożliwi dotarcie do celu. A jest to domek nad jeziorem. Dzień dobry Państwu. Zabieramy co nasze. Znaczy w sumie nie nasze, ale już jest nasze. Kurczę, to tylko na chwilę. Dobra, moi drodzy, ale, zanim zrobimy zagadkę z temperaturką i z lasem w sumie, to ja się z wami już pożegnam. Robię wam delikatny polsat, ale myślę, że gry już dużo nie zostało. Więc niedługo pewnie zaczynamy jakieś nowsze serie, które teraz powychodziły. Ale tym razem, moi drodzy, się z wami żegnam. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro, a my widzimy się w następnych odcinkach z Katie Rain. Trzymajcie się. Hej, hej.